jedna rzecz, dla której warto odwiedzić pana gminę? Zobaczyć piękny rozwój naszego terenu i zachwycić się pięknym krajobrazem, bo mieszkamy w takim cudnym i urokliwym rejonie. Mamy jezioro Mucharskie, mamy piękne lasy, góry, zieleń, także zapraszamy. I nikt nigdy nie zamyka się w jednej rzeczy. No dobrze. Czym jest dla pana praca w samorządzie i w ogóle rola samorządowca w społeczeństwie? To jest taka, może nie praca, ale bardziej misja, takie służenie ludziom. No generalnie tutaj jestem od 4 lat w samorządzie, wcześniej byłem w handlu, pracowałem w handlu. Uważam, że z taką sługą dla ludzi jestem. Tutaj nie ma jakiegoś wyższości, wiele osób mówi, a tam jakiś tytuł masz. Nie mam tytułu żadnego, jestem zwykłym mieszkańcem gminy przede wszystkim i służymy ludziom. Chcemy, jak gdyby zdefiniowaliśmy potrzeby mieszkańców i chcemy teraz jak najwięcej wykonać rzeczy, które oni by chcieli. U siebie, no i też, które ja bym chciał. Żeby jak największa alokacja środków u nas, żeby te potrzeby zdiagnozowane realizować, i to daje taką ogromną radość mi, no i też mieszkańcom. Powiedział pan, że był pan handlowcem, to się zastanawiam w tej chwili, czy to znaczy, że łatwiej jest panu handlować z wyższymi jednostkami samorządowymi i wyciągać więcej pieniędzy? Wie pan co, bardzo to jest jak gdyby pokrewne. Z wykształcenia jestem pedagogiem, także to też mi tam pomaga, ale to jest bardzo pokrewne, bo my też jak gdyby walczymy o pieniądze, piszemy wnioski, uczymy się tego pisać i bardzo ważne jest to, żebyśmy właściwie potrafili napisać wniosek, który otrzyma dużo punktów później. Ważna jest informacja, ważny jest przekaz, ważne są osoby, które znamy, ważne jest zaplecze ludzi, które my mamy i zaangażowanie pracowników, żeby oni tą moją pasję zrealizowali jak najlepiej. Czyli żeby dawało im to radość, a jak da radość, to też jest spore zaangażowanie. Także to bardzo podobnie jest i powiem panu, że w handlu było łatwiej niż tutaj w samorządzie, dlatego że mieliśmy jasne cele, kryteria, mogliśmy realizować sobie szybko cele, a jednak w samorządzie jest nieco inaczej. Są procedury, które niekoniecznie rozumiemy, jest większy gąszcz dokumentów, jesteśmy bardziej z tego sprawdzani. W handlu było prościej, produkt wypromować, sprzedać, zrobić promocję wokół produktu, a jednak w urzędzie jest zupełnie inaczej. Tutaj to jest taka praca, która też ma kontakt z ludźmi, cały czas mamy kontakt, ale w handlu było łatwiej. No ale jednak się udaje, to teraz porozmawiamy o kwotach, to ile się udaje tych środków zyskać dla gminy? Bardzo dużo. Jak przyszedłem tutaj do pracy 3 lata temu, to mieliśmy budżet 32 miliony złotych, to był nasz budżet. W tym momencie mamy 64, także udało się o 100% jakby zwiększyć nasz budżet, dzięki temu, że pozyskujemy mnóstwo środków. Ja następnie jestem na cel. Moi pracownicy też to rozumieją, mamy narady, spotkania, mamy jasne kryteria i walczymy o środki zewnętrzne, to nam się opłaca, bo daje nam satysfakcję, daje nam radość, daje nam rozwój, a pracownikom też daje jakąś tam korzyść. Myślę, że wiedzą po co to robią i że przede wszystkim mi to daje ogromną radość, no im też. Także w tym roku mamy 28 milionów na inwestycje, to jest rekord świata, nigdy nie było w naszej gminie. Tak często pracownicy pytają mnie, posłuchaj Szymek, a jak przyjechałeś skądś, wiesz o czymś, to my to bierzemy, czy tego nie bierzemy? Bo jak bierzemy, to my nie mamy już na przykład sił w danym momencie, bo już nie przerobimy tego w tym roku, a przerobimy za rok. Także to jest też takie bardzo ważne, że no, chcemy dużo, a nas jest bardzo mało. Jest nasz zespół to 21 osób. Także bardzo mały zespół, ale bardzo prężny zespół. To muszę jeszcze zapytać, mówi pan o tych 20 paru milionach, to co w takim razie w gminie się pojawi z dopiero? Robimy taką infrastrukturę krytyczną, której nie było. Budujemy drogi, chodniki, oświetlenie uliczne, budujemy place zabaw, robimy tężę solankową, budujemy skatepark, pantrak, budujemy dwa duże boiska pełnowymiarowe, modernizujemy szkoły, wzmacniamy straż pożarną, działamy na wielu płaszczyznach. I też myślimy o turystyce, bo turystyka będzie motorem napędowym za parę lat naszej gminy. Bo naprawdę jest u nas urokliwe, mamy jezioro, które ma potencjał ogromny, ale jeszcze nie wydobyliśmy z tego potencjału możliwości, żeby alokacja środków wracała właśnie poprzez turystykę. Musimy jeszcze zrobić tą infrastrukturę, ale dopiero później, jak ją stworzymy, będziemy mogli myśleć o turystyce, która nam przyniesie naprawdę kiedyś ogromną korzyść i myślę, że sporo pieniędzy do budżetu. Także działamy wielopłaszczyznowo na różnych jakby frontach i ta alokacja tylko jest ogromna i myślę, że to daje taką ogromną radość i to takie wyróżnienie to właśnie jest jakby kwintesencja tej naszej pracy, którą mamy i myślę, że mamy jeszcze wiele pomysłów. Zapraszamy do nas.